Moja opowieść. Każdy człowiek ma swoją tak zwaną opowieść życia. Im więcej przybywa nam lat, tym ta opowieść się jakby bardziej kształtuje, krystalizuje. Kiedy jesteśmy młodzi, to zbieramy jak pszczoła nektar, zbieramy różne doświadczenia swoje, patrzymy lekko wstecz, co nam wyszło, co nam nie wyszło, uważamy, że wszystko jeszcze jest przed nami. I taka refleksja, bym powiedział, egzystencjalna, rzadko przychodzi, ale jest. Kiedy przeżywamy swoje życie, wybieramy w tym życiu, gdy opowiadamy później o nim, coś, co było dla nas kluczowe, najważniejsze. I możemy powiedzieć, że to jest nasza opowieść. Gdy się rozmawia, zwłaszcza ze starszymi ludźmi, to oni mają taką opowieść swoją, do której jakikolwiek temat by się nie poruszyło, to w pewnym momencie oni i tak do tego wrócą. Gdy rozmawiałem ze swoją babcią, która miała, gdy umierała, 96 lat, siedzieliśmy i tak rozmawialiśmy, ona mówi do mnie, wiesz co, ja już bym najchętniej odeszła z tej ziemi. No zwłaszcza młodzi ludzie, wyobraźcie sobie, jak można mówić, tyle planów, tyle rzeczy do zrobienia. No właśnie, bo jesteśmy na pewnym etapie młodzi. Ale ktoś, kto ma 96 lat i przeżył już naprawdę wiele dróg, wiele doświadczeń zdobył, wielu ludzi stracił. Tak jak moja babcia opowiadała, mówi, ja już nie mam koleżanek, nie mam kolegów, oni już wszyscy odeszli. Ja mówię, no ale babciu, jesteś otoczona rodziną, bliskimi, powinna się cieszyć. On mówi, ja się cieszę, ale wiesz, wyjdę do okna, na balkon, popatrzę na ten świat, ja już niczego nie mogę planować, ja już nie mogę marzyć o czymś, co jest domeną zwłaszcza młodych ludzi, że jeszcze zrobię to, jeszcze odwiedzę takie kraje, jeszcze tamto zrealizuję, ja już wszystko to przeżyłam i właściwie jestem gotowa, żeby odejść. Niektórzy ludzie są tak przygotowani, ale nie o tym chciałem powiedzieć, bo ona miała swoją opowieść o swoim życiu. Tam pojawiały się dwa motywy, szczególnie jeden, ale ten słabszy motyw, ale na tyle silny, że jak rozmawialiśmy o różnych sprawach, to ona wracała do tego. Mianowicie miała chłopca, kiedy była młodą dziewczyną. On się ponoć nazywał Otuś. No kiedyś takie różne imiona były, długo przed II wojną światową. I jakbyśmy nie poszli w różną stronę, to mówi, tak siedzi i mówi, no ten mój Otuś to nie był niestety mąż, czyli mój dziadek. To był jakiś Otuś, którego ona bardzo kochała. I on poszedł na wojnę i zginął niestety, ale ona zawsze wracała do tego Otusia. Druga opowieść, historia, i ta była o wiele mocniejsza, to często wracała do tego i mówiła, to moje drugie jakby zachwycenie i zakochanie, tylko innego rodzaju miłości. Otóż pewnego razu dotarł do niej, ja być może kiedyś gdzieś opowiadałem tę historię, ale chcę koniecznie do niej wrócić. Otóż kiedyś do niej dotarł pewien pastor z Kościoła Adwentystów Dnia Siódmego. Ona pierwszy raz się zetknęła z takimi nowymi informacjami, bo była katoliczką, na wiosce mieszkała. I ten pastor tak dziwnie zaczął mówić o pewnych rzeczach z Biblii, bardzo ciekawych rzeczach, ale ona nie bardzo miała czas, bo musiała gdzieś tam te krowy pójść z krowami paść, bo potem wieczór, dojenie i tak dalej, normalne zajęcia na wsi. I mówi do tego pastora, ja
proszę wybaczyć, ja nie mogę tak sobie usiąść teraz w pokoju z panem, pastorem, ale idę paść krowy. Na co pastor bardzo dobrze się zachował, mówi, to ja pójdę z panią, będziemy paśli razem te krowy. No ale jak to nic nie szkodzi, usiądziemy sobie, o nie, ja nie usiądę, bo te krowy miały być pasione i były na takim pasie, wiecie, z jednej strony zboże, z drugiej strony coś tam jeszcze też takiego nęcącego krowy, więc tylko taki szeroki pas. I ona mówi, ja będę musiała naganiać te krowy albo z jednej strony, albo z drugiej. Nie szkodzi. I ten pastor był, mówi, wie pani, jak będziemy o Bożych sprawach mówili, to ja wierzę, że aniołowie będą paśli te krowy. No, ona zdziwiona taka, no dobrze, to poszli na tę łąkę, usiedli sobie, no i moja babcia tak się co chwilę tam przytakiwała i patrzy, gdzie te krowy są. Ale w pewnym momencie pastor zaczął mówić coś tak ciekawego, że ona zapomniała o tych krowach. I to był dosyć długi czas. I mówi, stała się rzecz absolutnie niemożliwa. Kiedy ja wróciłam, że tak powiem, do przytomności, zaczęłam się rozglądać, a krowy stały obok i pasły się. I ona mówi, ale co się stało, że te krowy tutaj tak blisko nas, a nie tam gdzieś, jak to się mówiło, nie poszły w szkodę. Pastor się tylko uśmiechnął i mówi, mówiłem pani, że aniołowie będą paśli te krowy. I ona nie mogła w to uwierzyć. Doszła do wniosku, że muszą być to ważne jakieś informacje, skoro absolutnie Bóg uczynił taki cud. Wydawałoby się no, prosta rzecz, jakieś zjawisko, a jednak nadzwyczajne. I moja babcia zainteresowała się, zaczęła studiować Pismo Święte do tego stopnia, że przyjęła chrzest. Wiecie, w tamtym czasie stać się inaczej trochę wierzącym na wsi przed wojną, kiedy tam każdy jakby śledził życie swojego sąsiada, było bardzo trudne. I była taka chwila, kiedy mężczyźni przyszli, dowiedzieli się, że babcia zmieniła no, tą orientację jakby religijną, przyszli z grabiami, z widłami, otoczyli dom, tam gdzie babcia mieszkała, no i chcieli być może krzywdę jakąś zrobić, a przynajmniej nastraszyć pastora. Ale moja babcia była dziarska i Bóg wiedział też, do kogo najpierw przyjść z Ewangelią, bo ona chwyciła jakąś szczotkę, która stała tam gdzieś w tej sieni, wyszła i mówi, ja wam tu zaraz dam, ja wam tu wszystkim dam. Proszę odejść od mojego domu, to jest mój dom, to jest mój gość i tak dalej. Oni chcieli jakąś krzywdę zrobić pastorowi i przegoniła ich sprzed domu. I tak się zaczęła historia właściwie mojej rodziny, bo potem dzieci ochrzciły się i poszły za Jezusem. A potem rodzina mojej mamy, tak, więc, bo mój tato się ożenił, więc potem cała, niemalże cała rodzina mojej mamy. I fakt, że babcia wtedy na tej łące podjęła decyzję, że musi te tematy zgłębić. Owocem tego jest to, że ja dzisiaj stoję za kazalnicą. Jestem w trzecim pokoleniu adwentystą dnia siódmego. Moje dzieci już są w czwartym pokoleniu. Gdyby ona jedna nie zdecydowała na samym początku, prawdopodobnie dzisiaj ja bym w innym miejscu był zupełnie. Więc wszystko zależy od nieraz pierwszego kroku, który ktoś uczyni, a potem dzieją się dobre rzeczy w całej rodzinie. I to jest takie ważne, żebyśmy opowiadali o tym, w którego uwierzyliśmy.
Bo wiecie, ludzie czasami kojarzą sobie, Kościół taki czy inny. Nie, my idziemy za Jezusem Chrystusem i dlatego jesteśmy razem, dlatego że wybraliśmy drogę naśladowania Jezusa Chrystusa. Moja babcia tę opowieść bardzo często przytaczała i gdy byliśmy na jakimkolwiek spotkaniu, to już wiedzieliśmy, babcia zaczyna i będzie na pewno opowieść o tej historii. Ona była najważniejsza w jej życiu. O tym Otusiu czasami opowiedziała, ale najważniejsza była ta opowieść, te krowy, ten pastor, rozłożona Biblia, studiowanie. I to zdecydowało o całym kierunku jej życia. I pamiętam, gdy ją żegnałem, rozmawialiśmy przy łóżku, mówiła: wnuczku, słuchaj, Bóg ci wszystko da, Bóg wszystko może. Ja nigdy się na Nim nie zawiodłam. Życie bywa nieraz trudne, nieraz tak jak apostoł Paweł, nawet w więzieniu siedział, tak? Takie rzeczy mogą się zdarzyć, ale Bóg nigdy nas nie zawiedzie. I tak jak powiedział, przyjdę znowu po was na tę ziemię. Inna opowieść dotyczy mojego ojca już, który dzięki mojej babci stał się adwentystą dnia siódmego. Był to czas przedwojenny krótko, a właśnie 19 lat miał, gdy rozpoczęła się wojna. No i wiecie, jak wojna, to Niemcy, potem Sowieci i tak dalej. I kiedyś złapali mojego ojca, właściwie były dwa takie momenty. Otoczyli raz dom, w którym odbywało się wesele i mój tato tam był. I kiedy zacieśnili ten taki łańcuch dookoła domu, mój tato szukał ucieczki, ale wiedział, że dom jest otoczony, więc aresztowali wszystkich, a mój tato wpadł do jednego z pokoi tam w tym domu i tam leżała starsza pani chora w łóżku. I on tam jakoś ją przekonał, że wszedł pod nią, przykrył się tą chorą kobietą. Niemcy weszli, zobaczyli, że jest, no leży chora kobieta, wyszli, aresztowali bardzo wiele osób i te osoby zostały wywiezione do obozu. Kiedy rozmawiałem z moim tatą, to opowiadał tę historię i mówi, to niezwykłe, że Bóg pozwolił mi w ten sposób uratować życie. Ale drugi raz, kiedy Niemcy w innej okoliczności otoczyli jakieś miejsce, on został aresztowany i tam krótko, tego samego dnia prowadzili 5 mężczyzn nad grób, na wykopany dół, żeby ich rozstrzelać. I jednym z tych 5 był mój ojciec. Więc drugi raz się jakby nie udało. Wołał do Boga, ale mówi, wiesz, w pewnym momencie już się przestajesz bać. Już na tyle jakby stres oddziaływuje na człowieka, że ci już jest wszystko jedno, już jesteś jakby po drugiej stronie. I on doskonale czuł i wiedział, co mogli czuć wszyscy ci, którzy gdzieś tam pod murami stali, żeby ich rozstrzelać. Stał i patrzył takim otępiałym wzrokiem w dół, w którym za chwilę martwy padnie. I w tym momencie, kiedy tam ostatnie jakieś konsultacje, rozkazy, przychodzi taki półniemiec, który prowadził firmę przedwojenną, akurat w Lubelskim było, konkretnie w Krasnymstawie. I mój tato u niego tam gdzieś pracował. I on przyszedł i mówi do tego Niemca, tam dowódcę, że miał na tyle śmiałości, bo no, współpracował z Niemcami, więc mówi, że on potrzebuje tego młodego człowieka, żeby oni go zostawili. On go zna, jest solidny, dobry, młody chłopak, niech pracuje. I oni wypuścili mojego ojca. Mówi, tato, byłem odrętwiały, ja nie rozumiałem do końca, co się wydarzyło, ale
przeżyłem. Kiedykolwiek rozmawialiśmy o różnych sprawach, wiecie, jak w życiu, dużo różnych problemów, prawda, i międzyludzkich, i zawodowych, a mój tato był później pastorem, więc te opowieści wszystkie były ważne, ale najważniejsza była dla niego ta opowieść, że w nadzwyczajny sposób Bóg dwukrotnie, ale szczególnie, gdy stał nad tym dołem, Bóg uratował jego życie. Został pastorem, bardzo często przywoływał tę opowieść. To była opowieść mojego ojca. Tak jak opowieścią mojej babci był kawałek tej łąki i to, co Bóg zrobił dla niej, żeby ona mogła studiować Pismo Święte. Dla mojego ojca był ten moment, kiedy stał nad dołem. Każdy w życiu swoim ma jakąś opowieść. Opowieść o spotkaniu właśnie z Bogiem. Gdy czytamy Pismo Święte, jaka historia, jaką opowieść, gdybyśmy dzisiaj zaprosili Abrahama tutaj, co on by nam mógł opowiedzieć? Abraham. Było wiele takich chwil, które zostały opisane w Piśmie Świętym, ale opowieść Abrahama, podejrzewam, a stwierdzimy to dopiero na nowej ziemi i myślę, że będziemy z nim rozmawiać. Jego główną opowieścią była historia wtedy, kiedy musiał złożyć swojego syna w ofierze na górze. Jak musiał przez 3 dni przeżywać to, że za chwilę zabije swojego syna. Nam trudno sobie nawet wyobrazić taką historię, ale jeżeli mówimy o Abrahamie jako o mężu Bożym, mężu wiary, to jego opowieść się koncentruje właśnie tam na górze, gdzie największy test swojego życia przeżył. Ja myślę, że on z tą opowieścią przejdzie w wieczność i będzie o niej mówił i wielbił Boga, który uratował tak naprawdę jego syna i samego Abrahama. Co może być opowieścią Mojżesza? Bardzo wiele rzeczy, bo czytamy o nim. Czytamy, w jak cudowny sposób Bóg go powołał, jak uratował jemu życie, mógłby o tym dużo opowiedzieć, że stał się synem córki Faraona. Na pewno by o dworze Faraona bardzo dużo opowiadał, czego się uczył, ale najważniejszą opowieścią Mojżesza prawdopodobnie byłby ten moment, kiedy mówi, wiesz, stanąłem na brzegu morza, za mną byli Egipcjanie, a przede mną morze. Nie miałem żadnego wyjścia, jak nigdy przedtem, żadnego wyjścia. I Bóg spowodował, że to morze się rozstąpiło. Przypuszczam, że to byłaby chyba ta kluczowa opowieść Mojżesza, który stoi na górze z rozwianymi włosami, gdzieś tam wiatr, który wiał i Bóg mówi, podnieś wreszcie swoją laskę do góry i spowodował, że to morze się rozstąpiło. To jeżeli Bóg był w tej opowieści, był i w pewnym fakcie był z Mojżeszem, to czemu nie miałby być z nami? Jaką historię Piotr by opowiadał? Może nie taką jak Mojżesz, może nie taką spektakularną, ale może by powiedział, zapytamy go o tym w niebie. Może powie, moją opowieścią jest spotkanie z Jezusem wyjątkowe. Wtedy, kiedy Jezus zadawał mi pytania, czy ty mnie miłujesz? Przeżyłem różne trudne chwile z Jezusem i także rozczarowanie i Jego śmierć. To wszystko wstrząsnęło nami, ale kiedy zaczął mnie pytać, czy ja Go miłuję, dwukrotnie odpowiedziałem, że tak. A co miałem odpowiedzieć? Bo tak było. Ale jak gdyby przez te 3 poziomy Bóg przebijał się do serca właśnie Piotra. Dopiero za 3 razem Piotr się rozpłakał
I ten słynny kogut, który zapiał w tym momencie. Być może to będzie historią i opowieścią jego życia. Chociaż Jezus mu uratował życie, kiedy szedł po morzu, może i to o tym opowie, ale to szczególne spotkanie z Jezusem, ta rozmowa na pewno została mu w pamięci na całe jego krótkie przecież stosunkowo życie. Przebił się Jezus przez te trzy warstwy oporu do Piotra, żeby dotrzeć do głębi jego serca. Wiecie, my możemy mieć swoje chrześcijaństwo na różnych poziomach. Na pierwszym poziomie, gdzie wszystko jest oczywiste. Kochamy Jezusa, bo przychodzimy na nabożeństwa. Kochamy. Gdyby nas zapytał Jezus, no to dajemy dowód tego. Ale tu jeszcze nie o to chodzi. Niektórzy mogą być na drugim poziomie, tacy troszeczkę bardziej jak gdyby wdrożeni, zagłębieni w sprawy duchowe. Ale Bóg drąży aż do trzeciego poziomu. Czy ty mnie naprawdę miłujesz? Jaka byłaby opowieść życia apostoła Pawła? Tak jak czytamy, on by miał naprawdę dużo do powiedzenia, jak zakładał zbory, jak się spierał też o pewne rzeczy dotyczące doktryny, jakie miał problemy z samymi Żydami, żeby oni zrozumieli, że Jezus kocha cały świat, a nie tylko Żydów. Tam niektóre te fragmenty wskazują, że te jakby dyskusje trwały, ale pewnie opowieść jego życia to jest moment, kiedy jechał do Damaszku i kiedy Bóg go osobiście powołał, mówiąc: Pawle, Szawle, dlaczego ty mnie prześladujesz? I to, co się stało w tej drodze, ta światłość, ten głos i ta przemiana jego życia. Trudno porównać moją babcię z apostołem Pawłem, ale każdy ma takie swoje miejsce na swoją miarę. I z tego zaczyna się piękna opowieść życia. Bo właśnie od drogi do Damaszku, gdzie nastąpiło nawrócenie, ten pierwszy etap nawrócenia apostoła Pawła, zaczęło się wszystko inne. Wszystko inne było już tylko konsekwencją. Ale opowieść o tym apostoł Paweł pewnie będzie snuł także na nowej ziemi. A Jan apostoł, umiłowany uczeń Jezusa, pewnie w wzruszający sposób by opowiedział, jak Jezus cierpiał, jak on mu też współczuł, był bardzo empatyczny. Ale zanotowane jest ciekawie jedna rzecz, o której Jan pisze, że morza już nie będzie. Chociaż w objawieniu jest napisane, że było morze szkliste, ale morze w rozumieniu rozłąki. Dla Jana była ważna relacja, jak on cierpiał, odłączony będąc gdzieś tam na wyspie. On by chciał być członkiem zborów z Duńskiej Woli, odłączony od tego ciała chrystusowego, odłączony od społeczności. Jan tęsknił za tym, dlatego wyobrażał sobie, że na ziemi już nie będzie rozłąki, nie będzie przeszkód, nie będzie już takich rzeczy, które będą dzieliły ludzi. To będzie być może opowieść Jana apostoła. Muszę wam powiedzieć, że moją z kolei opowieścią jest taki fragment mojego życia. Wiecie, ja nie zawsze chodziłem w krawacie i nie zawsze w garniturze, ale gdy urodziłem się już w kościele adwentystów, to trochę będziecie zdziwieni, ale mnie często wyprowadzano dyscyplinarnie z kościoła, bo rozrabiałem. Miałem takiego kolegę, siedzieliśmy w pierwszym rzędzie i wszystko nas śmieszyło, wszystko. Było to w Koszalinie, tam spotykaliśmy się w takim starym kościele i ktokolwiek wychodził, jak był ubrany, wszystko na takiej zasadzie już jest śmiech.
I tak mnie wyprowadzano, syna pastora, nieraz z kościoła. Nikt nie przypuszczał, że ja zostanę pastorem. Wiele rzeczy mnie interesowało, najmniej sprawy religijne, chociaż czułem w sercu, że to są ważne rzeczy, że bardzo ważne, ale oprócz nich jest cały jeszcze świat ciekawych rzeczy i zjawisk. I ponieważ zacząłem śpiewać, więc wygrałem jakiś tam konkurs i dostałem się, to było w piątek wieczorem, żeśmy tańczyli, bawili się, jakiś ten konkurs taki ogólnopolski śpiewaczy wygrałem, rozdawałem pierwszy raz autografy, mówię, to jest moje życie. A nie tam siermiężne, gdzieś grupka ludzi w jakimś kościele zebrana, zimno. Jeszcze w tygodniu grzyby rosły na takich ławach, bo to było nieogrzewane, trzeba było najpierw te grzyby pozbierać. No, śmiechu co nie miara. A tutaj splendor, autografy i tak dalej. Kiedy zaczęliśmy tak w piątek wieczorem, po zachodzie słońca, tańczyć, ja mówię, to jest właśnie to. I w pewnym momencie zacząłem dostrzegać, że ludzie się tak młodzi rozchodzą, piją alkohol, no różne rzeczy zaczęły się dziać i tak taki samotny już zostałem, bo nigdy mnie alkohol jakoś nie interesował, choć próbowałem różne rzeczy. Nawet próbowałem, jak denaturat smakuje, to mi koledzy, ale tylko próbowałem. I kiedy tak tańczyłem w samotności, zrobiło mi się bardzo smutno i tak mówię, a odejdę sobie nad jeziorko. Siadłem nad tym jeziorkiem gdzieś koło 21 i siedziałem do 4 nad ranem. I wtedy do końca nie rozumiałem jeszcze tego, ale zacząłem płakać. I płakałem, rozmyślałem, zastanawiałem się. A potem, gdy wstałem pierwszym autobusem w sobotę rano, wróciłem do kościoła. Do tego siermiężnego kościoła. I to było moje pierwsze spojrzenie na religię i na kościół. Wszedłem, przez witraże świeciło słońce. Ktoś pierwszy przyszedł, byłem drugi w tym kościele w sobotę rano. I zacząłem się przyglądać temu miejscu. I pierwszy raz zacząłem rozmyślać, jaką drogę w życiu wybrać. Byłem zawiedziony tym, co jeszcze kilka godzin przeżyłem. I zacząłem się zastanawiać, że ja tego tak nie doceniałem, że ja tego nie widziałem. I nagle, drodzy, wszystko było piękne, co widziałem. I te piece, przy których ludzie siedzieli i ogrzewali się, i jakiś brat prowadził lekcje w szkole sobotniej i mówi, jakie on mądre rzeczy mówi, jak on pięknie mówi o tym wszystkim. Potem kazanie. I pomyślałem sobie, przecież to jest dom, w którym ja powinienem pozostać. To jest to mi, nie znajdę na zewnątrz nic, co może być ciekawsze, lepsze, atrakcyjniejsze. I do dzisiaj, gdy czytam wypowiedzi, lubię czytać wywiady różnych ludzi, którzy opowiadają, jak są zawiedzeni tym, co się dzieje w tak zwanym show biznesie i tak dalej, to ja się tylko upewniam, że i dziękuję Bogu, że przed wielu laty spowodował, że ja poszedłem w tą właściwą drogę. I to jest moja opowieść życia. I wiem, że to zostanie do końca mojego życia i pewnie będę opowiadał i podziękuję kiedyś naszemu Zbawicielowi za to, że on tam nad jeziorem zrobił to dla mnie. Ciekawość, oglądanie się na zewnątrz, że może są atrakcyjniejsze drogi, najczęściej są smutną opowieścią, ale gdy idziesz za Jezusem, twoja opowieść żyje, ona jest z tobą. Chciałbym zapytać was, czy wy macie taką opowieść swojego życia?
Czy gdyby was obudzić w nocy i powiedzieć, powiedz najważniejszą historię swojego życia, gdybyście się obudzili, czy taka historia od razu nasuwa się wam w waszym umyśle? Myślę, że na nowej ziemi nasze imiona będą odzwierciedlały tę opowieść, którą myśmy przeżyli, każdy z nas. Opowieść naszego życia. Życzę wam, drodzy, żebyśmy tą opowieścią chwalili się, waszą, osobistą, bo to jest najważniejszy moment waszego życia. I niech ta opowieść zostanie z wami na zawsze i w wieczności. Dlaczego? Bo w centrum tej opowieści jest Jezus Chrystus. Amen.